Paweł Pawelec kłania się nisko po raz drugi w Mirosławcu. Dajemy właśnie tym festiwalem, Rysia, sygnał, że musi być ich więcej w naszym kraju. No i co? No i jak zawsze, proszę się rozejrzeć, proszę zobaczyć. Fantastyczna zabawa. Ludzie przychodzą, co robią mieszkańcy Mirosławca? Słyszą muzę i od razu lecą w tany, pod scenę. No ludzie, no co? No Mirosławiec broni się. Festiwal Rysia uważam za otwarty i udany. Paweł Pawelec, było mi bardzo miło. Cześć! Cała Góra Barwinków. Jesteśmy świeżo po koncercie w Mirosławcu, także Ryś to jest dobra tradycja i my jako cała Góra Barwinków będziemy się tego trzymać. Fantastyczny festiwal, fantastyczny. Tak, cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy w Mirosławcu. Lubimy takie dalekie wycieczki w ogóle. Pozdrawiamy z festiwalu Rysia, cała Góra Barwinków. Do zobaczenia. Cześć. Hej. Dobry wieczór, tu Papaszenika Wąszy. Nasze odczucia są już po trzykroć super, ponieważ jesteśmy już tu już trzeci raz w Mirosławcu. Trzeci raz jesteśmy tutaj przed tą publicznością. Ona się trochę zmienia, aczkolwiek widzimy znane twarze. Już w zasadzie czujemy się tutaj jak w domu i być może nawet zostaniemy tutaj na stałe, ponieważ bardzo nam się podoba, prawda? Tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że jakbym nie miał żony, to bym na pewno jej szukał w Mirosławcu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Mirosławca. Do zobaczenia za rok. Wygląda na co się... Serdecznie wszystkich widzów i wszystkich z Mirosławca. Trzymajcie się, dziękujemy za zaproszenie. Publiczne Splash of Colors sfinansowane zostało ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach programu Społecznik 2018 Inicjatywy Obywatelskie Zasięg Powiatowy. Dofinansowanie zostało przyznane dla Stowarzyszenia Ekokulturka z Mirosławcej.
Festiwal Rysia. Ta impreza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Dofinansowanie zostało przyznane dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Cześć, słuchajcie, z tej strony oczywiście grupa Adonis, czyli Piotrek i zespół Exotic Girls. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, było fantastycznie. Jak zwykle atmosfera i w ogóle miejsce jest magiczne. Gratuluję takiej imprezy, gratuluję takiego pomysłu. Myślę, że to jest szał w dziesiątkę. Pozdrawiamy wszystkich fanów i mieszkańców Mirosławca. Cześć, z tej strony informacja Be Cool! Słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Mirosławca. Byliście dzisiaj wspaniali, cudownie się z wami czujemy. Fantastyczni, niesamowici! Była przepyszna publiczność, po prostu jedliście nam z ręki, a my po prostu bawiliśmy się z wami mega sympatycznie, cudownie, chyba najlepiej, jak można sobie wyobrazić. Witajcie moi drodzy, dobry wieczór, z tej strony Karol z zespołu Defis. Muszę wam przyznać, że publiczność z miejscowości Mirosławiec była naprawdę świetna. Mam nadzieję, że się jeszcze nie raz zobaczymy w tak pięknej miejscowości. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich oglądających. Dla mnie ewo, dobrze to wiem, że pomyją i w sercu schowam na dnie. Festiwal Rysia na pewno udany, no chociaż jestem tu chyba po raz pierwszy z takim koncertem akurat w Mirosławcu. Publiczność jak zawsze, fajna, miła, sympatyczna. Nie było tutaj inaczej niż w wielu miejscach w naszym kraju czy też za granicą. Śpiewają, bawią się i o to w tym wszystkim na pewno chodzi. Fajna energia z nich biła, także koncert zaliczam jak najbardziej do udanych i z ogromną przyjemnością bym tutaj jeszcze kiedyś wrócił. Cześć, tu Radek Liszewski, bardzo gorąco pozdrawiam fajnych ludzi, którzy byli razem z nami, jak czekamy na was. Buziaki, pa, pa!